Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w piątym odcinku naszej przygody z NBA 2K20 My Career naszym czarnym Damienem Brockiem, a więc zaczynamy Summer League. Zostaliśmy wybrani w drafcie przez drużynę Los Angeles Lakers w pierwszej rundzie. Nie wiemy z którym pikiem jeszcze, mam nadzieję, że się dowiem. Tak więc zaczynamy, czyli Summer League jest miejscem, gdzie dostaniemy pierwszą szansę na pokazanie się trenerom i pokazanie, że należymy do NBA. Oczywiście im lepiej gramy, więcej minut dostaniemy w rotacji na start sezonu. A więc już rozpoczynamy walkę o minuty w LA Lakers. All right, fellas, let's bring it in. All right, look, we're a couple of weeks ahead, all right? Now, for those of you straight out of college, this is a chance for you to get acclimated to the speed and strength from the next level, all right? And for those of you who've been here before, well, this is another opportunity for you to make an impression. Now, that goes for me, too, all right? Just got out of college game, all right? Be patient with me, and I'll do the same with you. Got it? Yeah. Jay. A więc mamy tego samego trenera, co w high school. Dobra, no to już zaczynamy grę, a więc tutaj widzę, jest 5-minutowa kwarta. No to zaczynamy walkę o minuty. Dobra, są pierwsze punkty. Przegrywamy, a nie, prowadzimy teraz 6-5. No i dopiero pierwsze punkty i pierwszy plus do oceny. No muszę tutaj minimalnie te A minus B plus zrobić. Jak na razie tylko C plus i 2 punkty. Bardzo ładna akcja. I prowadzimy na 44,5 sekundy do końca. Dziesięć sekund do końca, ostateczny rzut i siedzi. Ależ dobrze, ten jump shot był naprawdę ważny. No i teraz mamy 5 sekund do końca. I czy zostanie tutaj oddany rzut? Tak, ale bardzo źle przygotowana ta akcja. No i wygraliśmy to spotkanie 12-11. First team, let's go. All right, up, good. Second team, come on, let's go. Jay, take the simple pass. My fault, Jay. Push it forward. Fill the lane. Hey, guys, you will not be rewarded for highlights. Fans love it. I want efficiency. All right? Dobra, no i teraz tak, możemy... możemy się mu sprzeciwić i możemy to zaignorować i po prostu dalej grać. No myślę, że to okay. Chyba będzie lepsze rozwiązanie. All right, 50 free throws each, and then you're done. Moglibyśmy tutaj odpyskować trenerowi, ale nie jestem przekonany, czy to byłoby dobre rozwiązanie. Zazwyczaj jednak lepiej jest ugryźć się w język. Hey, you're not gonna believe who. I hate you. And I hate that lady Stacy. And I swear to God, if I could move right now, I'd already be on the plane. Yeah, well, I may join you. Guess who's coaching my squad? Ames. No. He's here? Yeah, man. Apparently he resigned last week. I can't believe Z didn't tell me. What was Z supposed to do about it? I don't know. Warn me? Trade me? I can't play for that man. Come on, Jay. This ain't college no more, man. Don't nobody care about y'all static. Real bills at stake, man. Porter, the dude hates me. And for all I know, I could be the reason he's no longer at Bay City. How am I supposed to overcome that? Control what you control, man. At least that's what Stacy told me. No! After making me cry for the third time. You alright, man? No. Ok, a więc skończyły się już przelewki. Zaczynamy pełny mecz.
w Summer League i zaczynamy meczem z Nowym Jorkiem. I nawet nas nie ma, widzę, w pierwszym składzie. Zaczynamy na ławce. Dobra, widzę, że tutaj też każda kwarta będzie trwała 5 minut. I co, nawet nie weszliśmy na parkiet? Tak więc prowadzimy 10 punktami, koniec pierwszej połowy. I Damiana jak nie było, tak, nie ma go dalej na parkiecie. Okej, okay, znów zostało 7 sekund do końca, ja znów nie wszedłem na parkiet, czyli cały ten mecz siedziałem na ławce. Nie mam pojęcia, czym sobie na to zasłużyłem, ale chyba jednak trener dalej ma do mnie uraz. Dobrze, że chociaż nasza drużyna wygrała, no ale ja tutaj nie dostanę żadnych punktów. O, okej, przynajmniej 1000 monet jest za ten mecz. No ale ja jednak bym wolał sobie tutaj troszkę pograć i powalczyć o te minuty. Won't do any good getting all heated over PT. It's a little bit more complicated than that. Coach and I got history. We all got histories. Shoot, you know me coaches have cut me? I hated everyone in the moment too, till I realized they're in the same boat. And if they cut me and I blow up for some other team, how are they gonna look? Pretty crazy. You know what? That's fine by me. That's not what I mean. And Ames is fighting for his job, same as you. He may not like you, and that's all right. But if he thinks playing you is gonna make him look good, trust me, he won't let pride get in the way of his checks. No i to była bardzo dobra rada od kolegi z przebieralni. Ok, mamy drugi mecz Summer League, tym razem z Memphis Grizzlies. Również w pierwszym składzie widzę, że mnie nie ma, ale mam nadzieję, że wejdziemy chociaż na chwilkę w tym drugim meczu. Tak jest, jesteśmy na parkiecie, 2:44 do końca pierwszej kwarty. Proszę tutaj o piłkę, zostawiona droga pod kosz, no i tym razem punkty zaliczone. Jesteśmy w ranie 12-4 przez ostatnie 2 minuty. I teraz z faulem bardzo dobrze, będą dwa rzuty osobiste, szansa na poprawienie skuteczności. Perfect release. A i tylko 1-2, szkoda. Bardzo dobra postawa w defensywie i... ależ to zdupiłem, ale jeszcze Kuzma pozostawiony, sam będzie asysta, tak jest. Jest zbióreczka. Zaczynamy akcję, tam widzę szeroko rozstawionego Rida, rzucaj, oddawaj rzut i siedzi, druga asysta. Dobra, druga zbiórka na koncie. Znów się rozpędzamy, ale tutaj myślę, ależ tam Kuzma znowu wolny. No i jest trzecia asysta. 3 punkty, 3 asysty, 2 zbiórki. Chcę być też centrem, który właśnie ma sporo asyst, ale to nie będzie moim głównym, tak jakby, celem. Głównym celem będą punkty oraz zbiórki. I oczywiście dobry defense. 5 sekund do końca kwarty. Ależ mnie tutaj porobił, no i proszę bardzo, dostałem jeszcze minus do oceny za to, a on przecież uciekł swojemu obrońcy. No ale dobra, pierwsza kwarta zdecydowanie wygrana. Myślę, że dobrze się pokazaliśmy. Ja jeszcze mam tutaj ochotę na wejście na więcej minut. No okej, a więc rozpoczynamy drugą kwartę również na parkiecie. Bardzo się z tego cieszę. Ależ piękna akcja po pick and rollu. I kolejne punkty. Ocena B. Ale świetny defense. Jest kolejna zbiórka. No i rozpędzamy się. Tutaj jest podanie do Robinsona. Robinson, dawaj asystę. Oh yeah. No i mamy ostatnie 6 sekund pierwszej połowy. No dosyć sporo spędziłem minut na parkiecie.
Jeszcze tutaj przydałaby się zbiórka, ale jednak nie starczyło już czasu. Koniec pierwszej połowy, 35-28 dla nas. Tak, a jednak 5 punktów, 4 zbiórki, 4 asysty. Plus 5, 40% skuteczność, no trzeba jeszcze nad tym popracować. Ocena B. Okej, zaczynamy na ławce tą drugą połowę, no to zobaczmy, czy jeszcze wejdziemy. Tak jest. Zobaczmy stan, trzecia kwarta, 2:23 do końca i tylko 2 punktami prowadzimy. Dobra, 5 zbiórka, ruszamy z kontrą, czy będzie kolejna asysta? Jest podanie do Kuzmy, Kuzma. Ale oddaje mi piłkę, ja oddaję rzut, perfect release. Jest 7 punktów. Koniec trzeciej kwarty, no ja byłem pewien, że tutaj Caruso poda mi piłkę, przecież tak dobrze już wybiegałem tutaj osamotniony pod kosz, no jednak tak się nie stało. Trzecia kwarta się kończy, 48-46 dla LA Lakers. Ależ dobre zagranie, Bullet, ale nie oddawał rzutu, no i dlaczego nie oddawał rzutu? Ja tutaj stałem w trumnie, no i niestety... Jest strata i też jest zmiana. No szkoda, nie spodobało się to trenerowi, tak więc siadamy na ławce, no i chyba już nie wejdziemy w tym spotkaniu. Tak jest, ostatnie sekundy do końca, no i przegrywamy 3 punktami. I czyżby poprzez tą stratę zaprzepaściłem resztę tego spotkania? No nie wiem, teraz możemy gdybać, no a też możemy kibicować naszemu zespołowi. Tak więc 7,5 sekundy do końca. No oni teraz będą faulować. Będą rzuty osobiste. A ja wątpię, że Los Angeles Lakers jest jeszcze w stanie wygrać to spotkanie. No i tak też zakończył się ten mecz porażką Los Angeles Lakers, 66-70. No i trener może być tylko na siebie, że nas ściągnął. Kończymy ten mecz z oceną B. 7 punktów, 5 zbiórek, 4 asysty. Myślę, że nie było źle. Ale ten shooting trzeba jeszcze poprawić. Playmaking, no za dużo budżetu tam nie będzie. No i defense. I jest 1123 monety. Zobaczmy jeszcze tutaj jakie punkty. Dużo punktów z alejapy, 624 asysty, 420 i 5 zbiórek daje nam 600 monet. Elegancko. So, how's he doing? Fewer tears today. Then again, we were doing pool work, so the water may have camouflaged. You'll be able to maintain that Stacy leaves? You know, that's what I do. I manage. I'm putting together a program for him. I expect him to be back on the court by January. Just in time to regain that tall waving crown. You want some tips, man? That backyard must be hella sore splinters, right? You had some good minutes today. Trying to stay patient. You need to say something, Jay? Stand up for everybody else, stand up for yourself. What happened to controlling what I can control? Come on, man, you know that Stacy's gibberish. Nah, but look, there are 13 other guys on our roster all fighting for the same thing. And I start chirping now, they'll just tune me up. You're right. I came in to prove myself. That's what I'm gonna do. Bardzo mądre słowa, Damian. Nice run, Rook. Appreciate it. All right. Great practice, fellas. Look, so, tip-off, 6:30 tonight. And as promised, we're going to switch up the lineups, give some other guys a little more time. So, starting tonight, Kennedy, Wilson, all right, Ashley, Simmons, and Ryan. All right? No więc znów Damian poza pierwszą piątką. It's coming. Just keep killing in practice, Jay. Getting strong, kid. No more limp. Back on my feet, thanks to you, big dog. Hey, it's gonna be quiet around here without you. Look. It's playoff time, man. Can't have no distractions. What time you playing, Lee? Hour or so. Need a ride? I'm good, man. You ready? Wait. You guys are leaving together? You know my stage. Gross. I've got an interview with the Pelicans on Tuesday. You serious?
Yo, Stace, that's huge. You don't even want to know how she's gonna turn into a monster. For real? It's just an interview, you guys. No, it's not. Go kill it. You stay Che, all right? Definitely. Let's do this. Let's do it. Hey, I'm gonna check on you, all right? Make sure you're staying on schedule. No, you will. Hey, yo. Love you, fam. Always, man. No więc żegnamy naszego koleżkę. Też bardzo fajnie, że Damian mu pomógł. No i dobra, no lecimy dalej. Dalej jesteśmy w Summer League, dalej musimy udowadniać, że jesteśmy dobrym zawodnikiem, a więc myślę, że zdobyliśmy już wystarczającą ilość monet na to, żeby jeszcze poprawić tutaj atrybuty naszego bohatera. A więc myślę, że poprawimy mu driving layup. A to tego nie możemy. Close shot, tak do 63. 1100 na to wydamy. No i teraz tak, midrange. I trójeczki. Dobra, a więc tyle. Overall nam wzrośnie do 71. Cały czas mamy ten boost czterech atrybutów do szybkości, przyspieszenia, siły, vertical oraz staminy. Stamina 82, naprawdę to nie wygląda źle. Dobra, lecimy dalej. And I hope it's worth it. Life get ugly, but it's perfect. Gotta know to see beyond the surface. Jay. Jay. Come on in here. Go ahead and close that door. You're getting a starting tonight. Thanks, coach. Oh, you earned it. I know seeing me on the first day of practice wasn't easy. Can't lie, it was a bit of a surprise. I bet. You know, I started coaching because of kids like you. Kids who truly believe in the concept of team, who put others above themselves. I wasn't trying to punish you. Fact is, I respected what you did for Porter. The fact that I couldn't do it myself, the fact that I succumb to the power, to the pressure of my job. That made me ill. I want you to know that I wasn't asked to resign. I chose to. That team was lucky to have you, boy. I want you to do me a favor. What's that? I want you to get out there and get us this dub. I got you, coach. It'll be good, coach. All right. Nie ma problemu, trenerze. Zrobimy, jak mówisz. Będziesz ze mnie dumny. All right. Nie, proszę bardzo. Siemanko, francuski koleżko. Dobra, tak więc zaczynamy w pierwszej piątce. I musimy wygrać tip-off. Niestety, nie udało się. Dobra, mamy tutaj mismatch. Trzeba będzie to wykorzystać. I z faulem. Dobra, będą osobiste. No uwaga. Perfect release, oh yeah. I troszeczkę za szybko jednak wypuściłem piłkę, no i tylko jeden punkt. Zbiórka ofensywna, perfect release, ależ dobitka. Dobra, druga zbióreczka na koncie, ruszamy z kontrą, jest Kuzma. A ja tutaj znowu z mismatchem, podanie do Kuzmy. Dobra, mam znowu tutaj mismatch. Spróbujemy z wejściem pod kosz. Tutaj nie było faulu, ale też jest zbiórka jednak. Dobitka i znów niecelnie, cholera, ale chociaż mamy zbiórkę ofensywną. Faster Grantham.
Akcja zagrana pode mnie, jest jump shoot, jest perfect release. Tylko za 2 punkty, ale siedzi. I kolejny perfect release, znów tylko za 2 punkty, ale ten jump shoot nam ładnie siedzi. 6 sekund do końca, jest tutaj grana akcja, Walden przy piłce, Walden jeszcze próbuje, rzut za 3, nie ma. Bardzo dobrze i prowadzimy jak na razie 11-10. Ależ dobra zasłona i są jeszcze z tego punkty. Pięknie. Myślałem, że już tutaj będzie źle. Dobra, dajemy piłkę Robinsonowi. Robinson rzuca, daje asystę, bo jest perfect release. Pierwsza w tym meczu. Ależ pięknie tutaj opuszczony przez obrońcę. Łatwe punkty spod kosza. Znowu podanie, znowu jump shoot i znowu celnie. Ależ piękne znów podanie, jest layupik, wykończenie i już 13 punktów na koncie. Bardzo często właśnie mamy takie akcje, kiedy obrońca gubi mnie kompletnie, a my to wykorzystujemy. 15 punktów. I po raz kolejny to samo. Tak jest, mimo że już staminy było bardzo mało, no to i tak zdołaliśmy umieścić piłkę w koszu. 80% skuteczności. 3 sekundy do końca. Dobry defense. O, jednak wsadził to. Dostaliśmy jeszcze plus do oceny za good shot contest. No i koniec pierwszej kwarty. No, moim zdaniem jak na razie idzie nam naprawdę dobrze. Jeszcze zobaczmy to podsumowanie. Ocena B+, 80% skuteczności, plus 11, 17 punktów, 4 zbiórki, 1 asysta. Oh yeah, baby. Akcja grana pode mnie. Jeszcze tutaj z faulem. I akcja 2 plus 1 and 1. Tak jest. Dawaj, wykorzystujemy to, Cze. Wykorzystujemy. Perfect release. 20 punktów. No, ja już naprawdę nie mogę zliczyć, ile razy takie akcje graliśmy w tym meczu, ale jak tylko obrońca mnie gubi, ja będę to wykorzystywał. I znowu, po raz kolejny, zgubiony. Czy damy radę w tym meczu zdobyć 30 punktów? No, jeszcze jest dużo czasu, mogę to zrobić. I znów obrońca zostawił mnie za plecami, tym razem faulował, nie było łatwych punktów spod kosza, ale będą 2 rzuty osobiste. 25 punktów. I rzuty osobiste w tym spotkaniu na 80%. Tak więc dobra skuteczność rzutów osobistych, ale również rzutów z pół dystansu. Znowu opuszczony, oddaję rzut celnie, tak jest. Jeszcze mam wykorzystany takeover. I wystarczy jeszcze tylko jeden celny rzut i będzie 30 punktów. Myślę, że mogę tutaj zrobić jeszcze więcej zbiórek. Może nawet powalczę o double-double. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Niestety rzut celny. Hmm, 30 punktów na koncie. Ocena tylko A minus, jak za tak fantastyczny występ, moim zdaniem powinno tutaj już dawno być A plus. Jest zbiórka numer 5. Jeszcze tutaj postaram się może zaliczyć asystę. Piłka do boku, oddana. 32 punkty. No nie wierzę, jak łatwo tutaj przedostajemy się w trumnie za plecy obrońcy. Prawie za każdym razem znów faulowany, znów za linii rzutów osobistych. Perfect release. 5 na 6 rzutów osobistych w tym meczu. No myślę, że trener będzie dostał teraz wskazówkę, żeby wpuszczać Damiana w pierwszym składzie, bo zobaczcie, co on robi. 34 punkty, 5 zbiórek, 1 asysta na wysokiej skuteczności 86%. Jeśli to będziemy w stanie... Jeżeli tak będziemy w stanie grać w NBA, no to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy już w pierwszym sezonie zrobili MVP. Dobra, jak na razie koniec trzeciej kwarty, no i naprawdę cudowny mecz Damiana.
Szósta zbiórka, rozpoczynamy akcję. Tam widzę, po boku jest wolny zawodnik, ale jednak poradził sobie z nim obrońca. Dobra, no i w tym momencie schodzimy z parkietu. No i dobrze, bo Damian był bardzo zmęczony. Tak więc jeszcze zobaczmy, czy dostanę szansę w tym spotkaniu. Chyba tak. 2:34 do końca, no i dalej. Wielka przewaga Los Angeles. No i ja nawet może nic nie będę mówił. Po prostu kolejne punkty na koncie. Minuta ciszy dla tego centra Minnesoty, bo nie potrafi kryć kompletnie. Siódma zbiórka, jeszcze tylko 3 do double-double. Ależ tutaj dribbling, próbuje się przedrzeć przez obrońców, oddaje jeszcze rzut, no i celnie 40 punktów na koncie. Cóż za mecz, 30 z trumny, tak więc 10 punktów z jump shootów. Opuszczony, proszę bardzo, jump shoot, kolejny celny, 42 punkty i jeszcze takeover wypełniony, 25 sekund do końca meczu, tak więc już wykorzystamy to, w jakiej formie jest Damian. A pod koszem bardzo dobra defensywa, jeszcze piłka leci do Takera. Kuzma, oddaj piłę, no i kolejne punkty. No sam rzuciłem około 60% punktów naszej drużyny w tym meczu, 71-49, no i takim wynikiem zakończy się ten mecz. Cóż za występ Damiana. No myślę, że po tym meczu samym jednym wypracowaliśmy sobie, no myślę, sporo minut w nadchodzącym sezonie. Proszę bardzo, wykończenie jak wzrosło, rzucanie również, playmaking nie zależy nam, no i defense też nie najgorzej, 1200 punktów. VC 1220 monet. Zobaczmy jeszcze tutaj punkty. 7 na 10 layupów z kontaktem, 6 na 6 regularnych. Tutaj standstill midrange shots 2 na 2 i to aż 1100 punktów dostaliśmy. 8 zbiórek, 960. No i proszę bardzo, zdobyliśmy puchar Summer League. No i to ja wznoszę puchar do góry. No myślę, że trener jest dumny, ale ja też jestem z siebie dumny. Tak jest, jesteśmy zwycięzcami. There he is, the revolutionary, I told you. Take it easy, man, it's just summer league. Look at this cool cat. You'd think his college coach wasn't hired the day after he signed. Hey, I appreciate you giving me a heads up on that, too. I actually knew you could handle it. You were killing them out there. And I got somebody who wants to meet you. Hey, so Z, who are we meeting? Nah, who are you meeting? Go on. Now's your time. Thank God that we're here again, you know. No ciekawe, z kim będzie to spotkanie? Czyżby jakiś pierwszy kontrakt? Nike, Adidas, Jordan? Jest samolot. O, coś mi się wydaje, że to chyba będzie LeBron James. Wiedziałem to tylko dlatego, że widziałem tą scenkę na trailerze. When I first came into the league, I was just trying to prove myself. It was all about ball. It took me a while to understand the responsibility, the opportunity that I was given. You know, I speak for those without a voice, people who grew up like I did. Poor, without hope. Those people, those kids, they exist on every corner of the globe.
and they're all deserving of a chance. I believe no one person is capable of turning the tide, but we all have an obligation, because somewhere along the way, somebody picked us up, and that's why we pay it forward. You think you're ready for all of that? I know I am. Welcome to the league. Dzięki, LeBron. To wiele dla mnie znaczy. Okej, tak więc chyba kończymy My Career Story. Tak mi się wydaje. No i właśnie, Spring Hill Entertainment, tak nazywa się firma LeBrona Jamesa. Tak więc dyrektorem Sheldon Candis, a tutaj executive producer LeBron James oraz Maverick Carter. Witamy w 2019-20 NBA season. Wtorek, Los Angeles. Staples Center. Są gwiazdy LA. Był Cousins, był Davis. No i gdzie LeBron? I od razu tutaj rozpoczynamy od meczu. No więc mamy mecz otwarcia Los Angeles Lakers kontra Los Angeles Clippers. No i moi drodzy, ten mecz chyba sobie rozegramy w następnym odcinku, ale jeszcze zobaczmy, czy w ogóle wejdziemy w tym spotkaniu. Pierwsze piątki, no na razie nie ma co marzyć o pierwszej piątce. W końcu jest Davis, Kuzma, James, Danny Green oraz Rajon Rondo. No to zobaczmy, jeśli wejdziemy w tym meczu na chociażby kilka minut, rozegramy sobie to w następnym odcinku, no to zobaczmy, jak to teraz wygląda. Aha, w ten sposób jest to pokazane, czyli nie możemy... A, mogę od razu tutaj przejść do momentu, w którym wejdę na parkiet, ale jednak nie wejdę, ponieważ zobaczcie, zostało 3,5 sekundy do końca, przegrywamy jednym punktem, no i jest czas. Czy wejdę na parkiet na te 3,5 sekundy, czy będę w stanie wygrać ten pierwszy mecz? A raczej, czy będę w stanie pomóc drużynie wygrać ten pierwszy mecz? Gracz meczu Kawhi Leonard. 15 punktów, 7 na 13 z gry. No i nie, niestety nie w tym pierwszym meczu, tak jak w Summer League. Trener nie wpuścił mnie nawet na chwilkę, a zobaczmy tutaj LeBron James, ale i tak trafił! Trafił! Cóż to był za rzut? Bardzo dobrze był kryty LeBron, ale no pokazał swój geniusz. Pokazał, że jest no najlepszym zawodnikiem NBA. No, spóźnieni obrońcy i LeBron punktuje. Tym samym wygrywamy derby Los Angeles. No, za ten mecz oczywiście nic tutaj nie dostaniemy. No ale chociaż jakieś VC będą, nie? Jakieś końsy. Tak jest, 1001. Mi to pasuje. Okej, 40% to mamy chemii, tak? 75% chemii. Aha, required for team takeover. I żadnych fanów nie dostałem, no bo w końcu nie rozegrałem żadnej minuty. Ok, i tak wygląda menu już no, typowego tutaj trybu My Career. Tak więc co my tutaj mamy? Mamy progression, coś tutaj nam się świeci. Aha, to pewnie dlatego, że mamy coins wolne na upgrade naszego zawodnika. Już nie mamy tego boostu, który, dzięki któremu mieliśmy dodatkowe 4 punkty tutaj do wszystkich atrybutów. No trzeba będzie jakoś to inaczej ogarnąć. No ale moi drodzy, w tym momencie kończymy ten odcinek, a więc jestem już bardzo bliski odblokowania pierwszego badża, jeśli chodzi o finishing.
Troszeczkę zostało nam do shooting, playmaking tutaj i tak będzie chyba tylko jeden batch, zobaczmy sobie. Finishing też tylko jeden batch będzie. No i wszystkie trzeba będzie tutaj ładować w shooting, tak więc muszę dużo rzutów oddawać właśnie z pół dystansu czy za linii rzutów za 3. No a reszta nie będzie tak ważna. Oczywiście tutaj jeszcze mamy 9 potencjalnych upgrade'ów, jeśli chodzi o defense, no ale tym zajmiemy się oczywiście następnym razem. Tak więc, moi drodzy, to by było wszystko jak na razie w tym odcinku i w tej karierze, tak więc wyczekujcie więcej, a ja wam to dam. Dobra, do zobaczenia. Trzymajcie się. Siemano.